Sytuacja na rynku pracy w 2019 roku wydaje się będzie porównywalna z obecnym rokiem, dlatego że bezrobocie jest stabilne i przewiduje się, że w 2019 roku będzie podobnie. Pracownicy znajdują zatrudnienie. Oczywiście większe problemy mają pracodawcy, żeby pozyskać dobrych pracowników o odpowiednich kwalifikacjach na wolne stanowiska pracy. Ważne jest zagospodarowanie tych pracowników, którzy nie mają stałej pracy, którzy są zaliczani do tej grupy poszukujących pracy, czy też osób bezrobotnych, aby zastosować różne elastyczne rozwiązania i zachęcić te osoby do aktywizacji, do tego, by podjęły zatrudnienie, łącząc pracę zawodową ze swoją sferą prywatną. I ważne jest, aby przedsiębiorcy skorzystali z różnych elastycznych rozwiązań, jak również różnych form wsparcia oferowanych przez publiczne służby zatrudnienia, tak żeby poprzez to partnerstwo publiczno-prywatne zwiększać zatrudnienie i wypełniać tę lukę, jaka pojawia się u niektórych przedsiębiorców, gdzie w branżach, na niektórych stanowiskach pracy jest wyraźny deficyt i trudno jest pozyskać pracowników. Tak więc wiele jest instrumentów istniejących wśród publicznych służb zatrudnienia. Ważne jest nawiązanie współpracy z agencjami zatrudnienia, żeby wesprzeć tych pracodawców, którzy odczuwają spory deficyt i poszukują pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, o odpowiednim wykształceniu i żeby poprawiać tę sytuację na rynku pracy. Zadowalające jest to, że bezrobocie jest na niskim poziomie, ale należy wypełniać tę lukę i zagospodarować te zasoby, które tego oczekują, które są bierne na tym rynku, a więc pozyskać z tych kategorii szczególnych, do których między innymi należą osoby niepełnosprawne czy też kobiety zajmujące się wychowywaniem dzieci, a także do ludzi młodych, którzy mają problemy ze znalezieniem pracy ze względu na niewielkie swoje doświadczenie zawodowe, a pracodawcy oczekują wykwalifikowanego i z dużym doświadczeniem pracownika. Tak więc połączenie różnych rozwiązań i instrumentów rynku pracy może przynieść pozytywne efekty i poprawić ogólną sytuację na rynku pracy.